Tak, 3-0 to nie oddaje tego spotkania, jak to wyglądało. Myślę, że każdy, kto dzisiaj oglądał mecz, widział, że Spała postawiła nam bardzo trudne warunki i naprawdę jest to cenne zwycięstwo, ale już skupiamy się na meczu z Rzeszowem. Tak, naprawdę szacunek wielki, że nie przestraszyli się, ryzykowali bardzo na zagrywce, w ataku, nie wstrzymywali ręki, więc no naprawdę jak na ten wiek to duże słowa uznania, że potrafili wyjść przed taką publicznością w telewizji. Myślę, że dwóch środkowych bardzo fajnie grało. Nie, to nie ma tak co indywidualnie szukać. Naprawdę wszyscy zagrali dobre spotkanie. Na zagrywce bardzo, bardzo wysoki poziom. Ciężko nam się dzisiaj przyjmowało i myślę, że należy chwalić całą drużynę. Tak, cieszę się. Pierwszy raz dostałem taką dłuższą okazję nagranie. Tak, no ja się staram od początku sezonu, kiedy Miguel daje mi krótkie momenty na wejście, to staram się je w 100% wykorzystywać i cieszę się dzisiaj, że tak udało. Tak, Rzeszów już jest poza tym kryzysem, który ich dopadł na początku sezonu. Teraz grają siatkówkę na najwyższym poziomie i my się będziemy musieli wznieść na wyżyny, żeby ich jutro pokonać. Myślę, że nie, oby tak, bo sezon już wkracza w tą najważniejszą fazę, ale my też nie mieliśmy jakiegoś dołka takiego jak Rzeszów i oby to się utrzymało do końca sezonu. Zagrywka, no, tak jak już często jest w tych meczach pomiędzy bardzo dobrymi zespołami, zagrywka z reguły decyduje o tym, jak potoczy się mecz i myślę, że to będzie decydujące jutro. Cieszymy się ze zwycięstwa, to na pewno, bo zagramy jutro w półfinale za Sekoresowią Rzeszów. A co do samego meczu, to już powtarzam cały czas w każdym wywiadzie, że szacun dla Spały, bo wyszli, bili się z nami, jakby grali od lat w plus lidze, nie wystraszyli się na pewno nazwy, jaką jest PGS Kra, więc jeszcze raz szacunek dla nich. Szczerze sam się dziwię, bo naprawdę wyszli na mecz i zaczęliśmy bić się punkt za punkt na początku. W ogóle nie było po nich widać, że grałem pierwszy raz z drużyną z Plus Ligi. A przecież tam są sami młodzi zawodnicy. Nikt nie miał kto im pomóc, chociażby jeden zawodnik czy drugi doświadczony. Nikogo takiego tam nie było, dlatego powtarzam, szacunek. Myślę, że cała drużyna, oni jako cała drużyna wyglądają dobrze, nie mam pojęcia jakby wyglądali, jakby ktoś ich rozdzielił, oni czują się ze sobą dobrze, co pokazują sukcesy w kadrze młodzieżowej, więc fajnie, że trener Sebastian Pawlik zbudował taką drużynę, bo pracowałem z tym trenerem i tak samo szacunek dla niego, bo wiem, jak przykłada się do swojej pracy i jest naprawdę bardzo dobrym szkoleniowcem. Na pewno nie możemy się doczekać tego spotkania, mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie i każdy będzie miał swój dzień, bo nie da się ukryć, że Rzeszów jest drużyną bardzo mocną i jeżeli któryś z nas zagra troszeczkę słabsze spotkanie, to oni na pewno znajdą, który to będzie i będą mogli nas punktować. Mam nadzieję, że wrócimy do naszej gry sprzed chociażby przerwy i odniesiemy jutro zwycięstwo. Na pewno musimy zagrać dobrze i nie mam pojęcia, jaki jeden element mogę wymienić, ale całą drużyną musimy walczyć od samego początku, naciskać na nich i wtedy możemy powalczyć z Rzeszowem. Nie, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Tak naprawdę podchodziliśmy do tego spotkania może z lekkim stresem, ale wiedzieliśmy, że drużyna ze Skry jest bardzo dobrych zawodników ma i jedyne co nam pozostaje to walczyć i pokazać dobrą siatkówkę, jaka jest w Spale. Nie, no stresowaliśmy się. Może nie było po nas widać, ale ja osobiście powiem o sobie, że przed meczem naprawdę się stresowałem, bo tak naprawdę taka okazja jak ta nie zdarza się często, żeby zagrać przeciwko PGS Skrze Bełchatów. Sądzę, że długo się nie powtórzy, ale zobaczymy. No. Tak naprawdę nie do opisania. Ciężko jest cokolwiek teraz powiedzieć. No, doświadczenie ogromne zagrać z takimi zawodnikami jak Mariusz Wlazły z MVP Mistrzostw Świata. No, ciężko jest teraz cokolwiek powiedzieć. Naprawdę ogromne doświadczenie i oby takich meczy było więcej. Zdobyliśmy Mistrzostwo Europy Kadetów w Turcji.
wygraliśmy Olimpiadę Europejską w Gruzji i wygraliśmy Mistrzostwa Świata w Argentynie. Po ciężkim meczu z Argentyną 3-2. Naprawdę tam było podobna ilość kibiców i naprawdę bardzo mocno dopingowali Argentynę. Nie, no ja tam się chyba nie nadaję do tego, żeby ocenić poziom Skry. Nie wiem, no od tego są raczej inni ludzie, ale na pewno dobrze zagrali. Myślę, że nie odpuszczali sobie tego meczu, grali na swoje 100%, a my postawiliśmy im takie warunki, jakie tylko mogliśmy. Zaksa Kędzierzyn dobrze grała, bo dzisiaj byliśmy na dwóch setach. WGS Krabbechatów też jest, myślę, że faworytem. Tak naprawdę wydaje mi się, że ASEK Oresola też jest bardzo dobra. Ciężko mi jest powiedzieć, na tym nie znam, naprawdę. Ja tylko gram w siatkówkę. Zobaczymy. No teraz kończy mi się kontrakt, miałem na 3 lata sprawy podpisany. Zobaczymy. Na razie się za bardzo tym nie interesuję. Chcę się skupić na zdaniu matury w maju i jak najlepszej grę w pierwszej lidze. Oby może wygramy ją. Zobaczymy. Thank you.